Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. Co będziemy potrzebowali do nauki? Może to wydaje się dziwne, to, co potrzebujemy: właściwie gitarę i, i wzmacniacz, nie? Przede wszystkim potrzebujemy, jako pierwsza rzecz, wymagania, które są nam bardzo potrzebne, jest niegasnący zapał i chęć do, do grania. Bo bardzo dużo osób już w przedbiegach. Z, zniechęca się pewnymi rzeczami, nawet najprostszymi, ułożeniem palców. Zniechęca się i, y, i z, zaniechają w ogóle y, granie. Po prostu po paru, po paru próbach. Przestają grać, więc jakby najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć podejście bardzo takie konstruktywne, żeby patrzeć na siebie troszeczkę w taki z, z przymrużeniem oka i jeżeli coś nie wychodzi, to po prostu się nie poddawać. To jest najważniejsze, pierwsze z najważniejszych wymagań, jakie musimy mieć. Oczywiście przydałaby się nam bardzo mocno, by się nam przydała gitara elektryczna, może być też gitara klasyczna, może być akustyczna gitara. Tutaj naprawdę. Nie ma za bardzo takiego dużego problemu, jeśli o to chodzi, bo nawet tak jak ja zaczynałem, grałem yy, rocka czy heavy metal, grałem na gitarze klasycznej i jakoś to się dało przeboreć. Ale najbardziej yy, podstawowym instrumentem, najbardziej yy, oczekiwanym byłaby po prostu gitara elektryczna. Może być to w kształcie takim jak ta Stratocaster. Ona jest w zasadzie najwygodniejsza do grania. Ona po prostu sama leży na kolanku. Leży na kolanku, nie ucieka. Są gitary w kształcie fałki. Ona by wtedy uciekała, musimy ją inaczej inaczej trzymać. Gitara elektryczna, bardzo ważna rzecz. Be, bardzo ważna rzecz, bardzo ważny, no, można powiedzieć, takie esencja, esencja brzmienia. Gitara elektryczna. E, druga rzecz, która by nam się przydała, to jest oczywiście kabel. Kabel. Duży jack. Duży jack potrzebny jest. Minimum 3 metry. Duży jack z drugiej strony też, żeby był duży jack. Kolejna rzecz to jest, już chowam to na miejsce, kolejna rzecz to jest wzmacniacz gitarowy. Niekoniecznie musi być taki zestaw jak ja tutaj mam, czyli kolumna czterogłośnikowa i head lampowy. Może być zwykłe combo, może być combo Line 6, Spider 5, Spider 6, Spider 3, Spider 4, może być Fender Mustang, może być Blackstar, jakiś mały kombiak Blackstara najważniejsze, żeby po prostu żeby działał bo będziemy robili i fajnie gdyby był miał przester który może będzie można regulować, czyli do tego co, co metale czy rockman lubią najbardziej, żeby był gain, żeby był przesterek więc na pewno to byłoby bardzo ważne, konieczne będzie oczywiście posiadanie też piórka do gitary najmniejszy element ale naprawdę bardzo potrzebne. O tym będziemy sobie jeszcze oczywiście mówić. Czyli chęci do gry, gitara, kabel, wzmacniacz, piórko i właściwie, właściwie tyle. Może być pasek, może nie, może nie być pasek. Krzesełko by się przydało naprawdę bardzo gorąco. I z takim nastawieniem, z pozytywnym nastawieniem, z takim samozaparciem przechodzimy do następnych lekcji. Także do zobaczenia.